Ponieważ, jak zauważyliście, nasz patron tak szeroko
interesował się różnymi dziedzinami, że chcąc, aby sprawdzić, czy wy jako uczniowie szkoły kopernikowskiej spełniają pewne kryteria bycia uczniami, no te dni muszą troszeczkę trwać. Dziś podsumowujemy dni, ale nie tylko dni, bo również w pewnym sensie i w niektórych sprawach również rok. I w związku z tym mamy ponieważ akurat w tej dyscyplinie podsumowujemy cały rok i jedną z laureatek jest Agata Bąk, sportsmenka nazwana jako kosmiczna rękę. Sztafetowych zajęła drugie miejsce w województwie, jest wicemistrzynią województwa, ale również w innych zawodach sportowych, biegach przede wszystkim wygrywa. Jest ponadto zawodniczką wielu drużyn, reprezentacji drużyn naszej szkoły. Gratulujemy. Jeszcze bardziej swoimi wnikami. Poczekaj sekundkę. Poznasz następną. Aleksandra jest również bardzo szybka, tylko bardziej jako uczestniczka, reprezentantka w drużynach w grach zespołowych, czyli w piłce siatkowej, nożnej, koszykowej, ale również biega, także jest szybka jak kometa, tak jak określili koleżanki, nauczyciele. Gratuluję. Damian Sator, Ty go znacie, uczniem klasy trzeciej jest, mistrzem województwa świętokrzyskiego sztafetowych w biegach przełajowych, mistrzem polskich w biegach górskich. Jeżeli śledziliście jego karierę, można powiedzieć, to wiecie, że startował w Mistrzostwach Świata, które odbyły się w tym roku w Chinach. Siła i moc wszechświata, tak został nazwany. Nie ma. Zarańska Anna. Nie mogła przyjść, bo nie są zwolni z praktyk. Również jest zaliczana do szkolnych gwiazd sportu. Marzena Gozdek. Praktyka. Uczestniczka wojewódzkich świętokrzyskich drużynowych biegów przełajowych sztafetowych. Klaudia Chroboczek. Również w biegach przełajowych uzyskała tytuł wicemistrza województwa. Gratuluję. Izabela Galasek, również uczennica Galasek. Ale wszystkie biegaczki tutaj obecne są z klas kotalarskich. Nie wiem, czy tam się uczą uciekać z hotelu? To coś związane z zawodem, czy niekoniecznie. Gratuluję, życzymy.
Szamy Szkoły oraz kolejne zostały reprezentantki z klasy drugiej H. I znów mamy klasy H, jak widać na podróżie. Drugie miejsce zdobyła Aleksandra.
się również z drugim B. Druga B. Wyróżnione zostały Natalia Bąkowska, gratuluję.